Numer 7 Narumon, numer 8 Utaiwan, numer 10 Willavan, numer 11 Amporn, 12 Kamporn, numer 13 to Notsara, z 15 grać będzie Malika, z 18 Emorn i z 19 Tapa w Haipun. Trenerem drużyny jest ten właśnie gentleman Kiata Pong. Skład reprezentacji Polski identyczny jak ten, który dwa tygodnie temu w Rzeszowie wywalczył awans do siatkarskich mistrzostw świata. I tak z numerem drugim grać będzie Mariola Zenik, 3 Anna Woźniakowska, 4 Dorota Pykosz, 6 Agnieszka Bednarek, 7 Izabela Bełcik, 8 Dorota Świniewicz, 11 Anna Barańska, 12 Milena Sadurek, 13 Paulina Maj, 15 Katarzyna Gajgał, 16 Aleksandra Jagiełło i z numerem 17 nominalnie jedyna atakująca w naszej ekipie Joanna Kaczor. Trenerem zespołu jest rzecz jasna Jerzy Matlak, a drugim szkoleniowskiem polskiej ekipy Piotr Makowski. Zrobię wszystko, aby delikatnie zmylić blok przeciwnika. O tym rozmawiać będziemy za chwilę. Prezentacja polskiej drużyny. Numerem 4 środkowa Dorota Pykosz. Numer 6 Agnieszka Bednarek. Numer 8 Dorota Świeniewicz. 11 grać będzie Anna Barańska. Numer 12 rozgrywająca Milena Sadurek. 17 znakomicie spisująca się w Rzeszowie nasza atakująca Joanna Kaczor i na libero rzecz jasna Mariola Zenik. Tak przedstawia się graficznie pierwsze wyjściowe zestawienie drużyny Jerzego Matlaka. Mówił Andrzej Niemczyk w studiu, że reprezentacja Tajlandii postawiła na zagrywkę bardzo mocną. W tym elemencie na pewno ta drużyna miała największe rezerwy. W obronie, w rozegraniu już tych rezerw zbyt wiele nie było. Trzeba naprawdę mocno zaatakować, by piłka znalazła drogę do parkietu. Pierwsza akcja Dorota Świeniewicz po przekątnej. No i trafia w sam narożnik boiska Dorota Świeniewicz. Jak się patrzy na statystyki, nasze dziewczyny średnio skaczą o ponad 10 cm wyżej od tajek i również są wyższe zdecydowanie od nich. I to jest ten atut, który dzisiaj przy większej sile ataku również nasze dziewczyny będą z pewnością wykorzystywać. Możliwość atakowania nad blokiem. Mamy kontratak po dobrej zagrywce Mileny Sadurek, ale to właśnie nasza rozgrywająca musiała przyjmować tę piłkę. Jeszcze nie koniec, a jednak. No i prowadzimy. Już 2-0. Kolejny atak po tym samym kierunku. Mimo że libero łana się tam przesunęła, to i tak była bez szans. Milena Sadurek. Dużo punktów zdobywa nasza rozgrywająca właśnie zagrywką. Teraz także mają problemy tajki. Wyprowadziły znakomity atak, ale cudownie w obronie Mariola Zenik. Jeszcze przebiją nasze rywalki na drugą stronę. Barańska, Sadurek pod rękę do Agnieszki Bednarek. No i pierwszy raz mamy uruchomiony dzisiaj środek i od razu z tego punkt zdobyty. Na razie znakomicie układa się dla nas ta pierwsza partia. Milena Sadurek. Szybująca, trudna zagrywka. Teraz jest dobre przyjęcie. Nie skończyły tajki. Kolejny kontratak. Joanna Kaczor po rękach, po bloku. 4-0. A najważniejsze, że nasze dziewczyny kończą kalczy kontratak w pierwszym uderzeniu. Kiedy tylko dostają piłkę, od razu to wykorzystują. Widzimy, jak tutaj bardzo ładnie Asia Kaczor przez bark zaatakowała obok bloku. Sadurek. Kolejna dobra zagrywka, mimo że przyjęta idealnie, no ale w końcu musiał być kiedyś ten pierwszy punkt zakończony. U zagrywki Onuma, mocny serwis, przyjęcie na 5 metr, Joanna Kaczor na potrójnym bloku, jeszcze gramy, ponownie Joanna Kaczor, ależ mocno uderzyła, ale cudownie obroniła to łana. Dziewczyny będą miały w tej chwili piłkę za darmo. Milena Sadurek do tyłu na pojedynczym bloku. Teraz nie skończyła Dorota Świeniewicz i kontratak reprezentantek Tajlandii. Ale świetnie gramy blok. No i to jest ten blok, który decydował w ostatnim turnieju w Rzeszowie o zwycięstwach w bardzo ważnych akcjach. Już w tej chwili przy 5 punkcie daje znak o sobie. Ale już pierwszą próbkę możliwości, jeśli chodzi o grę w defensywie, w obronie, pokazała nam libero łana. Teraz dużo niedokładności. Jeszcze gramy. Malika, lewe skrzydło. Potężny atak, świetnie Mariola Zenik.
Teraz odrzucona od siatki Anna Barańska. Jeszcze gramy. Wilawan na razie nie może skończyć zbyt wiele piłek w ataku. Jest systematycznie podbijana przez nasz zespół. Bardzo długa wymiana. I ze środka Agnieszka Bednarek. Jeszcze nie. Gramy dalej. Zenik Sadurek do kogo? Przyspieszyła teraz Joannę Kaczor, Milena Sadurek. Zdecydowanie za nisko, zbyt szybko była wystawiona ta piłka do Joasi Kaczor. Gdyby tam była może Dorota, ona by do tego zdążyła, ale widzimy, że Joasia nawet nie zdołała wyskoczyć. Nadziała się teraz na pojedynczy blok. Willawan. Nie najlepsze przyjęcie Doroty Świeniewicz. No i przebijemy za darmo. A Tajki na pewno zaprezentują nam jakąś kombinację. No właśnie. No i pierwszy punkt, no właściwie już drugi, ale z ataku pierwszy Willawan zdołała, a na tej dziewczynie w dużej mierze będzie opierała się siła ataku, tak jak do tej pory. Tego można się spodziewać. Najróżniejsze kombinacje na środku siatki. Teraz nieporozumienie między Dorotą Świeniewicz a Mariolą Zenik. No i proszę, już tylko jeden punkt przewagi Polek. Nie jest to już pierwszy raz, bo turniej w Rzeszowie pokazał nam, że w tym ustawieniu bardzo źle było z przyjęciem właśnie, kiedy zagrywki były kierowane dalekie do pierwszej strefy. Joanna Kaczor. Nie można powiedzieć, że to jest odkrycie, ale to jest zawodniczka bonita. To ona grała w tym przegranym meczu z Tajlandią. 2-3. Teraz świetnie, brawa Agnieszka Bednarek. Dobrze przymierzyła tą zagrywkę po prostej wykonaną do samej linii bocznej. Trafiona Malika i ponownie Agnieszka Bednarek. 7-4. Malika, teraz jest dobre przyjęcie, druga linia. Agnieszka Bednarek jeszcze goni piłkę ofiarnie. Dorota Świeniewicz. Niewiele zabrakło, można byłoby grać tą akcję dalej, ale już widzimy, że Tajki na pewno w sposób klasyczny nie będą rozgrywać swoich piłek. Tutaj bardzo dobrze uruchomiona druga linia. Były dwie dziury w bloku. Malika. Trudna, trudna piłka, ale przyjęta w okolice trzeciego metra. Anna Barańska po przekątnej. Mija podwójny blok, a skakały tam najwyższa w ekipie Tajlandii, Pleumic i Nocara. Czyli nasza zagrywka okazuje się bardzo dobra jak na razie na tym turnieju. Mają z nią kłopoty Tajki. Dobrze, Dorota Pykosz. No ale błąd. Oj, jednak. Podwójne odbicie. Taka decyzja arbitra tego meczu. Dorota nie była w powietrzu i w tym momencie, kiedy wykonywała, trzymając ręce u góry i od dołu, mógł sędzia to zakwestionować. 9. punkt, zepsuta zagrywka, pomyliła się Willawan, Anna Barańska. Mocny serwis, as serwisowy Anny Barańskiej. Ania Barańska nieczęsto wykonuje zagrywkę do pierwszej strefy po prostej. Tym razem na taką się zdecydowała. Widzimy, że już być może w ten sposób również jest taktyka naszego zespołu. Część z tych zagrywek jest wykonywanych do pierwszej strefy. Dobry, dobry serwis. Teraz obok bocznej linii. Także mocno. Jest dobre przyjęcie, Joanna Kaczor po rękach, broją jednak Tajki. Jest Mariola Zenik, Sadurek, krótka z obejścia, z tyłu nie kończy. Niesamowita kolejna obrona Tajek. I stawiamy podwójny blok, ale gramy dalej. Duże brawa dla Doroty Świeniewicz, instynktownie wyciągnęła rękę do obrony. No nie wiem, czy teraz także nie było podwójnego odbicia, ale nie ma to już żadnego znaczenia. Punkt zdobywają Polki. A jeszcze trener swojej drużyny protestuje, że tutaj przeszkodziła jej w rozegraniu i dlatego piłka poszła na drugą stronę. Dorota Pykosz. Jest przyjęcie Nocara pod rękę. Gramy dalej. Świetnie, Dorota Świeniewicz sama z akuracji. Zaryzykowała Anna Barańska, ale bronią Tajki, a teraz trafiają w boisko. Tak decyduje arbiter nieliniowy, ale innego zdania jest główny sędzia. 12-7. Patrzmy na powtórkę. Piłka na pewno była po bloku. No Sara, lewe skrzydło. Świetnie trzymamy blokiem teraz reprezentację Tajlandii. Ponownie Agnieszka Bednarek i Milena Sadurek. I zdecydowanie łatwiej naszym dziewczynom przy tego typu blokach będzie zdobywało się punkty, kiedy piłka daleko odchodzi w 9. metr, bo tam nikogo nie ma.
drużyny Tajlandii. Natomiast blisko Tajki siebie nawzajem bardzo dobrze asekurują. Trener Kyatipong prosi, jest takie złe. Aj, szkoda, teraz po czasie Dorota Pekosz chciała skrócić zagrywką, chciała tym zaskoczyć Tajki, że zagrywka spadałaby w okolicach drugiej strefy, tam gdzie była rozgrywająca Nocara. Nocara. 13 do 8 Nocara. A szukała tam narożnika boiska, ale dosyć wyraźny błąd rozgrywającej reprezentacji Tajlandii. A teraz Milena Sadurek przy zagrywce tej siatkarki. Zdobyliśmy już kilka punktów w dzisiejszym meczu. Nocara do tyłu, znakomity atak Onuma. Znalazła miejsce w dziurze bloku, tam z lewego skrzydła przygotowana kombinacja. I na moment Agnieszka Bednarek zatrzymała się, już nie zdołała dołączyć do Doroty. Onuma. Mocny serwis, pełne ryzyko, ale w siatkę. Będzie bardzo ryzykować, a duże ryzyko w tym elemencie podejmowane wiąże się ze stratą wielu punktów zawsze. Dorota Świeniewicz nie miała problemu z przyjęciem łana. Jest asekuracja Mileny Sadurek. Jeszcze gramy Bednarek na prawe skrzydło. Anna Kacz. I kolejne udane zbicie, Jasia. Popatrzmy raz jeszcze. Nad blokiem uderza Joanna Kaczor. Nikt już 5 razy podbiła ataki rywalek. Dorota Świeniewicz, kolejna zagrywka wykonana. Ej, błąd Tajek. No przede wszystkim nasze dziewczyny nie pozwalają Tajkom. Tajki na razie się więcej razy bronią, przez to nawet im zdarzają się błędy w formie ataków w siatkę. A i serwisowy Doroty Świeniewicz, ależ nieprzyjemnie spadała ta piłka. 18 do 9. No ostatni raz, kiedy widziałem drużynę Tajlandii, przypominam sobie ją o wiele lepiej przyjmując. Jednak przeciwniczką z własnego kontynentu, regularnie przegrywając i z Chinami, i z Japonią. A Dorota Świeniewicz kontynuuje swoją znakomitą serię. Łanie, wydawało się, że ta piłka będzie łatwa, że da radę ją przyjąć na palce, ale aby przyjąć na palce, przede wszystkim nie może być zbyt blisko. Ona podeszła zbyt blisko, jeszcze chciała tą zagrywkę w wyskoku przyjmować. Ponownie Dorota Świeniewicz, także nie ma przyjęcia. Ej, 20 punkt polskiej reprezentacji. No i w ogóle nie mogą sobie poradzić. Onuma i Łana z dobrą zagrywką naszej Doroty. No i będą zmiany. Dapa Phaipun pojawia się na parkiecie. No musi poprawić przyjęcie, element, od którego powinny rozpocząć budowanie swojej gry reprezentantki Tajlandii. Dorota Świeniewicz. Od razu dobre przyjęcie Diatta Tapun. Świetnie ustawiona na linii tego strzału Dorota Świeniewicz, ale nie udało się już przebić piłki. I wyobraźmy sobie, co by się mogło dziać, gdyby Tajki za każdym razem tak dokładnie przyjmowały, jak przy tym ostatnim ataku, który był rozegrany przez Nocarę na czystą siatkę. Odetchnie sobie teraz Dorota Świeniewicz, że zmieniona przez nominalną libero Paulinę Maj. A zagrywać będzie U Taiwan. Mają problemy z prowadzeniem piłki do gry reprezentantki Tajlandii. Mamy kolejne zmiany. Podkreślał przed meczem, że będzie testował najróżniejsze ustawienia. Paulino Maj, świetne dogranie, Milena Sadurek na środek, nie kończy Dorota Pykasz. Ona teraz rozgrywa na prawe skrzydło, ale wyrzuciła Joannę Kaczor poza antenkę. Mają także kłopoty Tajki. Out, bez bloku i 22 punkt. No Willa Wan tutaj po prostu próbowała szukać naszej dziewczyny skróconym atakiem, chciała zaskoczyć w obronie Mileny Sadurek. No, problematyczna sytuacja, ale pochodzący z Tunezji główny arbiter tego meczu przyznał punkt Polsce. Agnieszka Bednarek. Katarzyna Gajgał pojawiła się na boisko, opuściła grę Dorota Pykosz po naszej stronie. Tak więc jest tu kolejna zmiana w naszej drużynie. Jest punkt. Zbyt nisko była wystawiona ta piłka do Tajki na krótką. Wykorzystała to, że była dziura w bloku z ugiętej ręki. Idealnie za... Arbiter tego meczu przyznał punkt Polsce.
Agnieszka Bednarek. Katarzyna Geigel pojawiła się na boisko, opuściła grę Dorota Pykosz po naszej stronie, tak więc jest to kolejna zmiana w naszej drużynie. Jest punkt. Zbyt nisko była wystawiona ta piłka do Tajki na krótką. Wykorzystała to, że była dziura w bloku z ugiętej ręki. Idealnie zaatakowała pod końcową linię. Amporn pojawia się na boisku w ekipie szkoleniowca Kwiata Ponga. I popatrzmy. Out. No nie wychodzi dzisiaj ta siatkówka siatkarką z Azji. Na pewno nie jest ona na tyle dokładna, jak to jesteśmy przyzwyczajeni do siatkówki azjatyckiej, która jest bardzo szybka, bardzo precyzyjna. Tak, no na razie nie mają możliwości, by pokazać pełnię swoich umiejętności siatkarskich. Przede wszystkim chodzi o to rozegranie. Bardzo niekonwencjonalne, bardzo... Zwany powrót na boisko. Onuma. Onuma już jest pod siatką. Zawodniczka, która weszła za nią do przyjęcia, już może opuścić boisko. A do tej zmiany oczywiście zmusiła Dorota Sieniewicz. Winawan. Paulina Maj miała kłopot, ale świetne przyjęcie, troszkę za nisko rozegrana ta piłka do Katarzyny Geigel. Świetnie broni Milena Sadurek. Ola Jagiełło wrzucona w siatkę na potrójnym bloku, ale jeszcze nie koniec tej akcji. A Ola Jagiełło grają tajki. Niesamowicie bronią tajki. Jeszcze przejdzie piłka na drugą stronę. Szkoda, że żadna z naszych siatkarek nie zdecydowała się na bezpośrednie atakowanie. Ola Jagiełło nie na siłę, technicznie, spokojnie mija blok rywalek. No i zdobywa 24 punkt, 24-12. A już za chwilę, pierwsza piłka setowa. Paulina Maj oczywiście opuściła boisko. Pod siatkę wróciła Dorota Śmieniewicz. Ola Jagiełło. Można pozwolić sobie na pełne ryzyko w polu zagrywki. Szybująca piłka, ponownie nieprzyjęta przez tajki i wygrywa.